Jesteśmy z wami zawsze, wszędzie. Pokazujemy wam życie studenta, który się uczy, który się bawi i który służy w wojsku. Zawodów początkowo użyteczno-bojowych narodziła się praktycznie bezpośrednio po zafunkcjonowaniu na naszej uczelni studium przysposobienia obronnego. Otóż już po pierwszym semestrze funkcjonowania tego programu studenci zgłaszali swoje propozycje co do ewentualnego realizowania się w sposób praktyczny niż tylko na sali wykładowej problemami czysto teoretycznymi z bezpieczeństwa państwa, ze strategii bezpieczeństwa państwa, z obrony narodowej, z rodzajów sił zbrojnych, służby wojskowej i tak dalej. Po prostu studenci uważali, że chcieliby również, wojsko sobie wyobrażali w ten sposób, że również będzie to jakaś musztra, taktyka, zajęcia i tak dalej. Nasi studenci brali udział w szkoleniu w marynarce wojennej, w siłach powietrznych, w wojskach lądowych. Także wszędzie przyjmowano im ich przede wszystkim zainteresowaniem, bo czasami wyobrażano sobie, że to przyjadą studenci w habitach czy ewentualnie w sutannach, a okazuje się, że to przyjeżdża sprawna młodzież, która wspaniale sprawdza się na strzelnicy, w lesie, na biegach na orientację. I w związku z powyższym studenci wpadli na wspaniały pomysł odwzajemnienia tej serdeczności, tego zainteresowania ze strony tych wszystkich jednostek, które ich gościły i przyjmowały. W związku z powyższym zaprosili ich wszyscy do ośrodka Caritas niedaleko w miejscowości Puszcza, niedaleko Chełma. Tam mogliśmy zorganizować tego typu pierwsze zawody użyteczno-bojowe. Nie spodziewaliśmy się, że spotkają się one z takim oddźwiękiem, z takim zainteresowaniem. Wspaniale nam się one udały i w związku z powyższym na drugi rok nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że te zawody należy organizować i kontynuować. Powstała idea w tym roku właśnie zorganizowania już na bazie uczelni i na bazie tych jednostek, które stacjonują w Lublinie, takich prawdziwych zawodów użyteczno-bojowych i w tej chwili praktycznie mamy już trzecie zawody sportowo-obronne Młodzieży Akademickiej i Wojska Polskiego, aczkolwiek pierwsze nosiły w nazwie zawody użyteczno-bojowe KUL Puszcza 2005-2006, te obecnie KUL Armia 2007. Akademicka Kronika Filmowa zrobi dla was wszystko, drodzy studenci. Jesteśmy w tej chwili w czołgu, w jednostce wojskowej, bo chcemy być wszędzie tam, gdzie wy. Chcemy pokazać wam rzeczywistość tak, jak ona wygląda naprawdę. Oprócz uczestników spodziewamy się też licznych gości zaproszonych. Ma odwiedzić nas minister obrony narodowej, pan minister Szczygło. Oprócz tego spodziewamy się szefa Sztabu Generalnego, dowódcy wojsk lądowych. Także jest to wydarzenie na miarę, powiedziałbym, ogólnopolską.
Tutaj są przygotowane sale wszystkie, w których będą nocować uczestnicy oraz organizatorzy. No i przykładowa sala. Akurat tu jest zamknięta. O. Tutaj są przygotowane akurat spania dla drużyn kobiecych. Czyli zwykły, jak się nazywa, wóz wojskowy. Sprężyny muszą oczywiście być. Dwa koce, zagłówek, dwa prześcieradła, czyli tak tradycyjnie. No i wszystko to, co jest w sali zwykłej wojskowej. Szafki, krzesła. Wygodnie się na tym śpi? Ja nigdy nie narzekałam. Da radę. Jeżeli za dużo czasu się spędza na wozie, to lekko plecy mogą boleć, wtedy się naciąga sprężyna odpowiednio. To są nasze pierwsze zawody takiego typu. Jesteśmy z Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni. Damy z siebie wszystko, a co wyjdzie, to się okaże. Mam wspaniałą drużynę i myślę, że nie ma nam równych. A dzisiaj jesteśmy na strzelnicy. Armia mi się podoba od początku. To moje ukochane dziecko w końcu, jakby nie było. Sam je wymyśliłem, przejmując władzę na Kulu. A cóż to za władza bez siły zbrojnej, więc wymyśliliśmy sobie legię akademicką. Jak się okazuje, pomysł był dobry. A idea jest zasadniczo taka, żeby wojsko weszło na uczelnię i stało się po prostu składnikiem naszego myślenia o kraju i o jego przyszłości. Kurczę, to już nie ma historii. Na którym? Jest historia. Na trzecim. I co wiesz o tym, o teolog? No, jako teolog, to tak powiem, jak Bóg pozwoli, to chciałbym do, na przeszkolenie wojskowe, później oficerskie i no, jak dobrze będzie później to do wojska, tak? Tak, do armii. Dobrze, bardzo się cieszę. Na Kulu kiedyś nie było wojska, ja pamiętam. Ja wiem. Nigdy wiem. Nie było. Nigdy nie było. Panie ministrze, było dla komunistów niebezpieczne. Ja byłem na studium wojskowym. I w związku z powyższym cieszę się studium przysposobienia obronnego, gdzie młodzież akademicka może w trakcie studiów odbyć też zasadniczą służbę wojskową. I myśleliśmy początkowo, że właśnie mężczyźni będą bardziej zainteresowani. Z roku na rok, począwszy od pierwszego roku obowiązywania tego programu studium przysposobienia, mieliśmy ponad 100 studentów, w następnym roku ponad 200, w tej chwili mamy już ponad 350 i w tej grupie, panie ministrze, jest większa ilość kobiet. Większa ilość kobiet, które są zainteresowane autentycznie służbą wojskową. Tak. W województwie lubelskim są mniej odważni od kobiet. Żartowałem.